O, to niezły początek. Halo, halo, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Czechu i witam was dzisiaj w czymś bardzo, bardzo nietypowym. Czymś, co zobaczyłem u Ignacego, oczywiście link macie w opisie, nagrał ten sam odcinek, mianowicie quiz. Quiz taki na prędkości, taki na totalnym chillu, który chciałem sobie rozwiązać. Mianowicie jest to legendy polskiego YouTube'a. Przypominam o łapce w górze, o napisaniu komentarza, o subskrypcji. Potrzebne linki macie w opisie. 6 lat. Niecałe. Nagrywam na YouTube. Siedzę tu od 2011-2012 roku, więc. Coś tam myślę, ty, słabe to radio, co se puściłem w tle. Jeszcze niemieckie. Dobra, nieważne. Trochę siedzę, trochę jestem już na tym YouTubie, więc myślę, że to będzie ciekawy eksperyment. Możecie sobie porównać, możecie rozwiązywać ze mną. Nigdy takiego czegoś nie robiłem, więc pewnie wyjdzie kijowo, no ale możemy sobie spróbować. Czekajcie, wezmę tylko. Dobra, walić tą muzyczkę. A nie ma jakiegoś chwila. Free radio. O. 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 Najlepsze radio no copy strike, man. Dobra, lecimy. Start quiz. I tutaj mamy 25 minut na to. Okej. Dobra. Najpopularniejszy YouTuber w Polsce pod względem. Tylko muszę sobie przestawić, bo ja będę pisał. Najpopularniejszy YouTuber w Polsce pod względem liczby subskrypcji. Patrzyłem, Ignacy szedł jak zły. Powiem wam, że ja nie znam się teraz na tych Minecraftach, na trendach, jakby już o YouTube'a odstawiłem dość mocno, ale coś tam będę wiedzieć. Blołek. Jeszcze nie pełnoletni twórca, który na przełomie roku 2 podbił Polski. To widziałem. Lord Bruszwil. Kultowa i legendarna postać, autor określenia Cebulaki oraz prekursor powstania mema Nosacz Polski, vloger, satyryk, bluźnierca, satanista, narcyz, kulturysta. Uznawany za najwybitniejszego internetowego trolla. Satanista? Nie wiem. Dobra, lecimy dalej. 4. Uwielbiana, kulturalna, internetowa, starsza pani nagrywająca vlogi o różnorakiej tematyce. Swoją stałą działalnością na YouTube prowadziła w latach 09 do 2014. Uczestniczka paradokumentu Klatka B, jej operatorem jest Bartosz. Musisz ją znać, podaj imię i nazwisko. To nie jest ta Barbara? Barbara Farc? Dobrze. Pierwszy polski Minecrafter swoją popularność zawdzięcza trzyczęściowej serii przygody z Minecraft. W pewnym momencie zniknął z platformy, a później wrócił po kilku. Obecnie zajmuje się tworzeniem streamów z gier na platformie Twitch? Przygody z Minecraft. Twitch. To może być Mandzio. Nie Mandzio, kto jeszcze taki. Gimper! Nie no, nie. Nie wiem. No, Xayah to nie. Legenda polskiego Metina. I Samu? Jako pierwszy w Polsce osiągnął. I wielki wróg! Fubu? To teraz nie wiadomo, jak zabił czerwonego smoka pięściami. Kurwa, no nie, jak debil wyjdę. Kobieta działająca w eksperymencie, którego celem było podjęcie problemu przemocy słownej w internecie. Źle pojmowanej wolności słowa oraz agresji, tak naprawdę nigdy nie istniała, a zatrudniona była przez autorów popularnego paradokumentu Klatka B. Katolicki głos. Aha, to jest ta. Ja wiem, słuchajcie, ale kurczę, nie pamiętam. To była ta. To jest chyba ta od. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Ale powiem wam, że nie wiem. O, tu spędzimy 25 minut. Nie wiem. Kurwa, będzie dobrze. No nie.
To jednak nie to. Znany jest ze swoich nietypowych unboxingów. Unboxal. Unboxal? Co jest? Pod maską. To czekaj. Aha, nie. No. Ty no, nie muszę, ja to się wpisuje, halo. No, unboxer. Aha, przez dwa ly, kurwa. Przepraszam, jestem po prostu... Co jest? Aha, de unboxer. O to chodzi, że trzeba pełną nazwę jakby... Dobra, okej. Okay. Mieszkaniec z Tarnowa. Przekroczył barierę 30 lat, co jak na YouTube świat, co na YouTube'owy świat może wydawać się dużą liczbą. Jednak to absolutnie nie przeszkadza mu w pozyskiwaniu sympatii prawie 400-tysięcznej widowni. Serią Minecraft Box Solo? Techniczny. Uczestnik projektów Kwadratowa Masakra. 30 lat. SKKF? Nie wiem. Kurwa, ale źle wyjdę. Mieszkaniec z Tarnowa. Znam tylko jednego. Sympatyczny Minecrafter, może poznać go, można poznać go po jego charakterystycznym przywit. Jak coś, to jest późno, więc jakby nie miejcie taki luźny odcinek, nawet nie wiem co. Charakterystyczne przywitanie, siema nie. Współzałożyciel Kwadratowej Masakry od trzeciego sezonu. Zniknął z YouTube'a i od ponad dwóch lat nie wrzuca już filmów na swój kanał. Siema nie. No to nie będzie Dezy, nie? No nie, ale zgadliśmy kurwa coś innego. No nic, w każdym razie to nie będzie Dezy. Vloger. Słynący z poradników internetowych. Nie wiesz jak włączyć komputer? Koniecznie obejrzeć jego poradnik. Obecnie prowadzi kanał The Last Studio. Nie mam pojęcia. Vloger działający 2013. Największy popularny zawdzięcza swojemu filmikowi Mogę być winna grosika? Jaki jest kod na ziemniaki? Nie wiem. Uważany za jednego z największych luzaków polskiego YouTube'a. Mieszka w Irlandii. Zasłynął ze swojej kultowej serii Słów Kilka oraz powiedzenia Best Beat Ever. Kurwa, te opisy są słabe, moi drodzy. Twórca projektu Klejnuty? Nie wiem. Najpopularniejszy kanał z ciekawości. Boże, ja myślałem, że ja mam YouTube w tak tym palcu, co jest? Najpopularniejszy kanał z ciekawostkami, może pozapominałem nazwy też jakoś tam już pozapominałem w ogóle tych ludzi. Z ciekawostkami. Właścicielem kanału jest Jacek Markiewicz, znany Polish Sausage. Aha, to jest ten. Jak on miał? Kurwa, dobra, to 15 będę pamiętał. Słynie z ustawionych Marcin Dubiel. Pisałem Marcin, gdzieś wyskoczyło, także spoko. Kiedyś Minecrafter z grzywką. Multi. Unyg multi. Ale wiesz jak nazywał się kiedyś? Multi game play guy. Mamy to. Już 30-paroletni prezenter. Publicysta i satyryk Maciej Frączyk. Telewizje trudne sprawy. No to będzie ten. Nie krytyk. Pierwszym etapem jego sławy na YouTube był konflikt ze znaną postacią gry Metin 2. Fubu. Dalej przyjaźń z Isamu i wielka afera Minecraft.
Keylogger w paczce modów Minecraft. Po aferze YouTube uciekł ze świata internetu, by w 2013 wrócić. Właśnie wtedy ponownie się wybił. W krótkim czasie osiągnął ponad 100 tysięcy subskrypcji oraz poznał Martynę. Powiedział, że zarobił setki tysięcy złotych, które rozeszły się w powietrze. Teraz jest bankrutem i sam przyznał, że ma problemy z alkoholem. Obecnie jego kanał wraz ze wszystkim został usunięty. Nie wiem. Pochodzi on z Legnicy. Rozpoczął działalność w wieku 19 lat. Kilka lat temu założył wraz z kolegami kanał na YouTube. Później każdy rozszedł się w swoją stronę. Na samym początku tworzył grafiki, potem jednak zauważyli go inni youtuberzy SKKF. Inny youtuber SKKF. Zaczął go polecać, a następnie z nim nagrywać. Tak rozpoczęła się właśnie jego internetowa... A to nie będzie... Ten taki od Tymbarka i Minecrafta. Tak, on jest z Legnicy. No to będzie on z tym aparatem. Taki co wygląda, jakby miał 13 lat, a ma tam 22. Jay Dobrowski. Dobra, ale... Dobra, 20, musimy zapamiętać. Wiemy, o kogo chodzi. On... Czekajcie, to sobie w sumie wygooglujemy. To nie wiem, czy to nie jest oszustwo, ale wiemy, o kogo chodzi, więc... Jay Dobrowski. Chyba o niego chodzi. Nie wiem, czy zajmował się grafikami, w każdym razie dokładnie tak. Vloger, montażysta, reżyser, producent, artysta, muzyk, poeta, myśliciel, filozof, geniusz. Poprzez śmiech i satyrę obniża wszelkie kłamstwa i naciągnięcia. Aha! Gargamę? Oczywiście, że tak. 14-letni twórca wybił się dzięki wykopowi, od pewnego czasu jest bardzo hejtowany za brak oryginalnej pomysłu. Zwariowany Marcin. Sportowcy z dziedziny siłowni. Motto brzmi, jedz co chcesz, wygląda jak chcesz. Wspólnie tworzą projekt, który nazywa się Ekipa WK. WK. Chyba tak, bo ich jest czterech, nie? Tylko pewnie znowu coś pierwsze. Ja jakby... Ale dobra, ale mam... będziemy mieli tego. A, to się tak nie nazywa? Ekipa WK. To chyba nie o nich chodzi. Skoro tego nie ma. Ekipa WK. Dobra. No to nie. To nie znam innych. Blogerka z Gdyni, przyjaciółka Lundka. I filmy były ostro hejtowane przez internetu. Próbowała ona tworzyć kanał o modzie, jednak nienawiść internetu bardzo przeciętna jakość filmu i mało profesjonalne podejście do pracy sprawiła, że stała się pseudogwiazdą YouTube'a. A to nie jest ta, co reklamowała kiedyś coś? Nie, to nie będzie Olsikowa. To jest inna chyba. Kurwa. Jego filmy dla jednych były żenujące, a inni mogli się przy nich uśmiać. Niektóre z nich mają nawet kilka milionów wyświetleń, chociaż jego oglądalność drastycznie spadła, to nadal jest aktywny na YouTube i regularnie zamieszcza coraz to nowe materiały. Brak udziału w reklamie firmy MediaMark. Nie wiem. Młody chłopiec, który w krótkim czasie podbił internet, zamieszczając na YouTube swoje umiejętności freestyle'owe. Jakby dissy na kolegów już przeszły do historii, a popularny zwrot daje fula. Kula daje fula? No chyba każdy. To choć raz spotkał się z jego filmami. No kurwa, ja tu nic nie wiem. Jeden z najpopularniejszych polskich recenzentów. Pamiętajcie, że to film for fun. Nie zostawię łapki w górę, jednak jeden z najpopularniejszych polskich recenzentów podzespołów komputerowych, sprzętów z nimi związanymi od 2012 roku. Niegdyś członek grupy Morele.net, następnie X.com, a dziś prowadzi swój prywatny kanał. Posiada również najpopularniejszych forów IT w naszym kraju. Każdy z informatycznego świata musi go znać. W tajemnicy popijał
herbatkę sagę. No coś kojarzę, kurczę molek, ale nie wiem. Rodzony w 89 w Poznaniu, jego dzielnica to Łazarz. Z nią się nie rozstaje, chyba że akurat robi biznesy w Warszawie. Zawodnik MMA, raper, biznesmen, mentor, kulturysta, autor piosenki na... Czemu tu jest Pornhub? O nie, ty! Banet. Dobra, chodzi tego. Bonus. Bonus. OGC? Pato Streamen. Konkurent innego znanego twórcy, czyli Daniela Magikala, Zwierzyńskiego z Torunia. Panowie mają o sobie nawzajem dość negatywne zdanie. Od drugiej połowy tego stycznia 2018 roku jego filmy można zobaczyć również na stronach takich jak Pornhub, czy... Nie googlujcie tych stron, jak nie macie 18 lat, oczywiście tutaj ostrzeżenie. Ej, mam 10 minut! To jest ten, Rafatus. Wierny mąż pięknej żony Małgorzaty, vloger od 2012 roku, youtuber, wybitny ekspert od blokady płyt głównych. The Tiger Bonzo. Na YouTube działa od 2010 roku, prowadzi on kanał gamingowy, na którym dzieli się z widzami swoimi przeżyciami podczas grania oraz przemyśleniami odnośnie co do gier. Czyli kurwa każdy praktycznie youtuber, który nagrywa gry. Porządek jego nazwy tłumaczy się następujące. CTSG. No bo cywilizacją tej so good. No jak nie? Aha, CTSG. Nie, 99. 98, 97. 9. Wow! Ej, randomowo sobie wpisałem! Przypadkiem klikłem. Wow! Łączę w sobie niesamowitą pasję do gier. Dobra, mamy to dezy. Przypadkiem pisaliśmy. Kanał stworzyło troje studentów z Gdańska, znani z serii filmików, na których sprawdzana jest podstawowa wiedza przygodowa spotkanych nastolatków, a w zasadzie obnażany jest przerażający brak wiedzy. Matura to psydura. No nie. Chociaż wydaje mi się, że tak. No nieważne. To ja w ogóle, gdzie my to mamy? Dobra, nieważne. Monitor, autor disu na swoją młodszą siostrę Lizzie. To jest ten, kurczę, jak on miał. Miał przyjemność, ta, ten. Dochodzę do konkluzji, warto studiować. Ale nie pamiętam nazwy. Kanał stworzony troje studentów z Gdańska, znani, no to tam było już. Swoją przygodę rozpoczął nie w sieci, lecz w telewizji. Swoje pierwsze kroki stawiał jako prowadzący Big Brother. Aktualnie na zlecenie stworzył nowy gadżet. Pomógł głównie ze sprawą ciekawego testowanych sprzętów? A to nie jest ten, co przed chwilą go właśnie oglądałem, jak on ma? Szybki fast sprawdzenie, ty. No przed chwilą to oglądałem, shit. O, macie, tu macie ten quizik. No też oglądałem tysiąc innych rzeczy. O, tu jest. Kuba Klawiter. Właśnie, pewno, że ta. Kuba Klawiter. Naczelni pranksterzy i śmieszki polskiego YouTube'a posiadają ponad 400-tysięczną widownię. Oprócz prankowania przechodniów na ulicy Łodzi na swoim koncie mają sprawę Andrzeja Dudy. Podczas szczegółowo zaplanowanej akcji, czy Kuby Wojewódzkiego, które spotkali na stacji paliw. A to nie jest ten Brzoza? TV? No to nie wiem, Wapniak? I ten z tą depresją. Rawgór. No to nie. To nie wiem. YouTuberka, która lubuje się w stylach nagot oraz Pastel God. 400 tysięcy. Uwielbia nagrywać vlogi, smarować twarz Nutellą, czy oglądać anime. Znajduje się w czołówce najbardziej hejtowanych polskich twórców internetowych.
Na po tym opisie po prostu zgaduję, że zignorowałem tą osobę, jeżeli był jakikolwiek na nią hype, bo ja po prostu nie hejtuję, po prostu. To jest taka może rada, po prostu nie oglądaj, jakby. Przestań to robić, oglądać. I już. Koniec. Nie marnuj czasu, nie wiem, idź, kup dziewczynie kwiaty. Nie masz dziewczyny, znajdź dziewczynę. Prosta sprawa. Zanim zaczął publikować na YouTube, zajmował się redagowaniem treści na stronie internetowej związanej z gaming polską sceną fantastyki. Oprócz licznych let's playów, które nagrywał w towarzystwie choćby Gimpera czy Roya, recenzuje gry, prowadzi vloga, omawia nadchodzące gier, czy wreszcie komentuje różne imprezy. Zajmuje się także castingiem najciekawszych streamów oraz imprez gamingowych. Mikołaj, ty, no to rok. No to, a to co? Aha, czyli Remigiusz Maciaszek. Tylko to mi pomogło, że ten. Że. Mikołaj. Miszor. Młoda youtuberka Julia, urodzona w 2001 roku, o Boże. Na jej kanale znajdziemy m.in. haule zakupowe, vlogi z podróży, tutoriale czy testy kosmetyków. No tym się. To właśnie tak. To. Tutaj siostrem prowadzi kanał również Siostry Zalewskie. Wpisałem to nie dlatego, że myślałem, że to, tylko wiedziałem, że się to pojawi. IQ 700. Początkowo nagrywał filmy w języku angielskim, podczas którego przedstawił różne skecze albo udzielał w swoich zagranicznych. Co? Uważa, że kiedy ktoś pod jego filmem pisze, że frajda została wygenerowana, to jest dla niego największy komentarz, razem nazywa się generator frajdy. Nie mam pojęcia, kto to jest, ale coś mi się kojarzy, że ta właśnie generacja frajdy, generator frajdy. Może kojarzę, tylko jakoś nie oglądam. Nazywa się Dawid, swoją popularność zawdzięcza serii, w której Dawid troluje innych graczy CSGO. Drugi najpewniejszy fany moment z różnych gier. Trolek? 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 Troleku? Troleku? Tyku? Kurczę, no jak to było, ty? Normie o to trollowanie, nie? Czy to nie o to chodzi? Troleku. Troleku. No to wpisaliśmy już. No, czyli nie o tego pana chodzi. Swoją przygodę z YouTube rozpocząłem właśnie od filmów, w których trollował ludzi na tym spilku. A, Nitro. Pewnie. Nitro. Nitro Zyniek. Kasperek? Jego brat Kasperek mu towarzyszył, który jest bardzo młodą osobą, co słychać po głosie. Kasperek choć ma głos, choć głos ma niepozorny, to odzewkami mógł zawstydzić niejednego osiedlowego chuligana. Poszczęp. Aha, twórca niespodziewanie zniknął z YouTube, do teraz nie wiadomo kim był. Mam 3 minuty. O NIE! Przypadkiem. Gdzie my byliśmy? Ale już koniec. Nazywa się Dawid, swoim będę zawdzięczał Dawid Truiny, graczy CSGO za pomocą znanych. Przypomnę, druga. A to już było. A to już było. Autor słynnego mózgotrzepu. W swoim kanale umieszcza. To nie, chyba mało słynny, skoro nie słyszałem. Zachwyca wszystkich swoich. Uważa się, że jest nim popularny YouTuber Vertes. Pan śmietanka? Nie wiem, w sensie co? No to nie jest pan śmietanka? W sensie jest taki, że tam, że Vertes? Nie wiem. Postać wykreowana przez Filipa, jakiegoś tam, jeżeli potrzebujesz sporej dawki motywacji do treningów. Znany między innymi z serii takich jak Testy, Ojciec, Gamer, Życie według.
Nie wiem. Poniedziałkowy, no Naruto. Mamy to. Podbił YouTube dzięki swoim animatorskim i jego przygoda z animatem zaczęła się od FNAF-a. Przekroczyłem barierę miliona subskrypcji. 50 filmów. To nie jest właśnie Łukasz Samuń? Nie wiem. Lecimy dalej. Jako pierwszy filmikiem... Jego pierwszym filmikiem był Gdy coś się dzieje, w którym krótko wyraża swoją irytację tym, że ludzie wspominają sobie o innych właśnie wtedy, gdy mają jakiś problem. Jego kanał... Zamach... Pracuje w Radiu Youngstar? A to nie jest ten... Ten kurwa od tych... Nie wiem. Chłopak z zagranicy specjalny ze... Aha, zwariowane eksperymenty to jest ten. Dawid Frank. Na filmach komentuje i ocenia on śmieszne filmiki, które podsyłają mu jego widzowie. A co my tu mamy? Poszukiwacz. No i tyle, co? Nie zgadniłem więcej, mam 40 sekund. Na 15 zapamiętałem. Z ciekawostkami na YouTube. Planeta faktów. Kurwa, jak na krzyżówce. Lecimy. Dobra, te losowe słowa. Ziemniak, nie ma. Dezy, były. Stew. Kamerzysta. O co to jest? O nie, mam odbloka. Dobra, wyłącz. Później. 20 połowę mamy. 43% wiedzieliśmy. Czy to dużo? No, znam 43% YouTube'a. Czy to dużo? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że to całkiem sporo, jak na fakt, że się tym za bardzo już nie interesuje. Testowiron. JJ Joker. Jezus, jaki jestem debil. No pewnie, że przygody z Minecraft JJ Joker. Streamuje na Twitch, to ma sens. Fubu, no tak, to wiedzieliśmy właściwie, tylko nie wiedzieliśmy jak to napisać. Grażyna Żarko. No. To nie ta, będzie dobrze, ale też taka. Husiek? Nie mam pojęcia, kto to jest. Irol gra, Irol. Kamil Steinbach, nie wiem. Kolorowy Wrok, nie wiem. Aerochemic Cezik, nie wiem. Negatyw, nie wiem. Warszawski Cox. Aha, a to nie tak. To nie ci sami? Że to ci sami. No to też mają ekipę WK. To szukali mnie, halo. To widzieliśmy. Piguła z Gdyni, nie wiem. Gracjan Ostocki. Aha. No ale tak dziwnie opisane. Kula, nie wiem. Tech Lipton, nie znam. Narcyz to był właśnie ten od... Reasumując sprawę retrospektywnie na drodze dedukcji dochodzę do konkluzji. Czy ciebie to bawi? Matura to bzdura TV. No to też widzieliśmy. Jelenie jaja. No, Nanami Chan. Aha, Nugot. No, może by pasowało. Planeta stylu. Nie wiem, taku, nie wiem, majny szczur. Pan śmietanka, ty. A co ja wpisywałem? Pan śmietana, co? Nie wiem, co wpisywałem. Paris Platiniow. Postać wygenerowana przez Filipa Kulona? Że ten koleś to jest Filip Kulon. Paris Platiniow. Właśnie oglądałem dzisiaj jego live'a. Także Zajcu coś kojarzę, Serafin TV, no to też wiedziałem, tylko bez TV dodałem. Ciekawe, gdzie ludzie najmniej wiedzieli. Pochodzi Jay Dobrowski, najmniej znany jest Jay Dobrowski oraz Generator Friday oraz CTSG i Gargamel. Ludzie, gdzie wy kurwa żyjecie, powiedz mi. W Sosnowcu na bank. Pan Śmietanka też nie wiedzieli. Serafin nie wiedzieli, ja to akurat się nie dziwię. Też ignoruję. Gracjan. Planeta stylu.
Pary z platynów. Matura to bzdura. Kurwa. No i co? No i tyle, słuchajcie, mam nadzieję, że się spodobał taki quizik, że rozwiązywaliście razem ze mną, że mogliście, że możecie sobie porównać z Ignacem. Właściwie totalnie luźny, nagrany odcinek na wyjebce. Fuck this, man. Fuck this, ale mam nadzieję, że się podobało. Oceń, tak? Też możesz tak ocenić. Jak chcesz, to sobie oceń. I napisz. Ty chuju. Albo, oj, bo ja za dużo przekinam ogólnie. A robię content też dla młodych osób, więc to jednak, jeżeli jesteś młodszy, to będziesz... Ty... Penisie. Bo to nie jest, w sensie... No wiesz. To uczysz się na biologii. Mając 12 lat, więc... To chyba można. Tyle. Albo napisz super film. Też mysz. Trzymajcie się, do zobaczenia. Miłego dnia. Miłej nocy. Idu.